Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu, przedstawię. Jestem z Tobą, Panie Jezu. Moja godzina święta z Panem Jezusem w Ogrodzie Oliwnym. Czyta Iwonna Teresa. Przyjdź, Duchu Święty, oświeć mój umysł, daj serce czułe i współodczuwające. Uzdolnij mnie do tego, abym mogła tak, jak Ty tego chcesz, przeżywać z moim umiłowanym Panem tę najtrudniejszą i najbardziej bolesną godzinę wszechczasów. Wiem, że nie jestem godna, by dostąpić tego zaszczytu uczestnictwa w męce Pana mego, gdyż to za moje grzechy przeżywa On trwogę konania w Ogrójcu. Panie Jezu, przebacz mi, proszę, moje winy, za które tak bardzo żałuję. Popatrz na moje małe, skruszone żalem serce. Popatrz na moją nędzę i ulituj się nade mną. Pokrop mnie hizopem, a wybieleje dusza moja, a grzechy nad krew czerwieńsze, nad śnieg wybieleją. Przepraszam Cię, Panie. Wiem, że Ty skruszonym sercem, Boże mój, nie gardzisz. Więc proszę, oczyść mnie i pozwól, bym była przy Tobie dzisiaj, w tej godzinie świętej. Panie Jezu, widzę, jak przychodzisz do Ogrodu Oliwnego z uczniami swymi. Słyszę, jak prosisz ich, aby czuwali z Tobą, gdy Ty tymczasem oddalasz się na rzut kamieniem od nich, by sam na sam rozmawiać z Ojcem swoim. Widzę, Panie, jak drżysz na całym ciele z trwogi ogromnej i upadasz na twarz. Panie, ja upadam z Tobą na twarz przed Ojcem Twoim i moim. Me serce czuje ból Twego serca. Panie, Twoje serce ustaje z trwogi, a całe ciało pokrywa się krwawym potem. Jezu mój, jestem przy Tobie, czuwam z Tobą i proszę, podziel ze mną swą mękę. Córko moja, sam muszę ją przeżyć. Ty nie mogłabyś przeżyć ani jednego momentu, który teraz przeżywam. Ale dziękuję Ci za to, że jesteś, że chcesz być ze mną, że chcesz czuwać, modlić się, pocieszać i ocierać krwawy pot z mego czoła. Wiem, że jesteś. Późno przyszłaś do mnie, ale teraz jesteś. Wiedz, że to moja miłość przywiodła Cię do mnie i uzdolniła do czuwania ze mną. Popatrz teraz na moje rozdarte serce, które teraz przeżywa mękę konania. Zobacz, jak krwawi, jak bardzo chce przelać za Ciebie swoją krew. Panie mój, jestem i patrzę, i serce mi pęka z bólu na widok Twojej ukrytej męki. Spoglądasz na mnie z taką miłością i skrapiasz mnie krwią swoją, która obmywa mnie z grzechów. Panie, Twoja krew zasłania mnie przed sprawiedliwością Ojca i zmywa wszelką skazę z duszy mojej. Teraz Ty widzisz wszystkie moje grzechy, całą ich ohydę, której ja nie widziałam, gdy je popełniałam. I ta moja niewiedza staje się moim usprawiedliwieniem przed Ojcem. To ona woła do Ojca w niebie za mną. Ojcze, przebacz jej, przebacz im,
bo nie wiedzą, co czynią. O Jezu mój, Ty przyoblekasz się mymi grzechami, Ty, święty nad świętymi, bierzesz na siebie potworną, obrzydliwą szatę grzechu wszystkich ludzi, aby wszystkich odkupić. Bierzesz i padasz pod ich ciężarem bez czucia na ziemię. Ojcze, jeśli możliwe, oddal od Pana mego ten kielich goryczy, który On chce wypić do dna. Ale nie moja, a Twoja wola niech się stanie. Duchu Święty, ratuj mego Pana, ulżyj mu choć trochę w cierpieniu. Aniele Boży, stąp z nieba i pociesz Pana mego, wzmocnij Jego siły. Przychodzisz i krzepisz, ukazując mnie i innych miłujących Go i trwających przy Nim w tej godzinie świętej. Aniele z nieba, otrzyj to najświętsze oblicze z krwi przenajdroższej. Zrobiłabym to sama, ale nie mogę, nie śmiem, bo On sam, wiem, musi to wszystko wycierpieć, aby mnie odkupić i wyzwolić mnie z grzechu mojego. Boże mój, pozwól mi trwać w miłości Twojej, u Twych stóp najdroższych, które tyle za mną się nachodziły. Tak, tyle się za mną nachodziłeś i odnalazłeś w końcu uwikłaną w ciernie grzechu. Wydobyłeś mnie z cierni i wziąłeś na ramiona, by przynieść mnie do Ojca swego. Jezu, jakże Cię mam nie miłować? Jakże mam Cię nie miłować? Obiecuję Ci, że odtąd w każdy czwartek będę z Tobą w tej godzinie świętej czuwała i modliła się i trwała przy Tobie, bo Ty za mnie wszedłeś w tę agonię w ogrodzie oliwnym. To Twoja miłość mnie odnalazła, Twoja miłość mocniejsza niż śmierć. Trzymaj mnie mocno w swoich ramionach. Wiem, że odtąd nikt już nie jest w stanie wyrwać mnie z rąk Twoich, bo taka jest Twoja miłość, Jezu. Taka jest Twoja miłość dla każdego człowieka. Miłość Twoja jest jak rwąca rzeka, która porywa dusze ludzkie do niezgłębionego oceanu miłosierdzia Bożego. Jezu mój, przecież Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, zanim zaistniałam. Zanim powstał świat i góry, Ty od wieku w wiek jesteś Bogiem. Ty umiłowałeś mnie od wieków wraz z całą moją grzesznością, a w zasadzie mimo tej grzeszności, wiedząc, że będziesz musiał tyle wycierpieć za mnie, mękę okrutną i przyjąć śmierć krzyżową jakże haniebną. Boże mój, jakże niepojęta jest Twoja miłość, Panie. Jakże ją podziwiam w każdej chwili mego życia. Tyle lat Ciebie nie znałam. Kochałam tylko siebie. Nawet w drugim człowieku widziałam tylko siebie. Tylko ja byłam dla siebie ważna. Nie znałam Ciebie, Boże. Nie znałam ogromu Twej miłości, jej głębi. Dlatego coraz niżej upadałam, wyciskając coraz więcej Twej przenajdroższej krwi, tak w ogrodzie oliwnym, jak na krzyżu. Wycisnęłam nawet tę ostatnią kropelkę, która wypłynęła z Twego przybitego włócznią serca. Przebacz mi, Panie, przebacz ludowi swojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Dziękuję Ci, mój Zbawicielu.
Dziękuję Ci za całą Twą przenajdroższą krew przelaną za mnie. A przecież jedna kropelka Twej krwi wystarczyłaby, by zbawić świat cały. Jedna tylko kropelka. O przehojny dawco życia, przyjąłeś śmierć, abym miała życie, życie wieczne. Przyjąłeś mękę niewyobrażalną, okrutną, aby zadośćuczynić Ojcu za moje grzechy. Przyjąłeś strach, obelgi i trwogę konania, abym mogła żyć w radości dzieci Bożych. O mój Jezu, zgrzeszyłam, ale dzięki Twojej ofierze mogę nazywać Cię moim Zbawicielem. Zbawicielu mój drogi, najdroższy, najbardziej umiłowany, jakże niepojęta jest Twoja miłość. Czemuż nie poznałam Cię już w łonie mej matki? Nie poznałam i nie umiłowałam nad życie. Czemu musiałam Ci zadać tak okrutne cierpienia? Policzkowanie żelazną rękawicą, biczowanie, koronę cierniową, gwoździe krzyża, wywyższenie na tym krzyżu Twego Przenajświętszego ciała i boleść Matki Najświętszej stojącej pod Nim. O mój Zbawicielu, zaiste, niepojęta jest Twa miłość do mnie. Niepojęta. Jezu, teraz jestem tu z Tobą, w ogrodzie oliwnym, czuwam i modlę się i zagłębiam się w Twą niepojętą miłość, w którą Ty sam mnie wprowadzasz i ukazujesz ją. Wiem, że mnie widzisz, że widzisz moje przeogromne pragnienie miłowania Cię ponad wszystko, bo przecież Ty sam mi je dajesz. To prawda, że prawdziwa miłość polega na tym, że Ty pierwszy mnie umiłowałeś, odnalazłeś, wyciągnąłeś z bagna, z krzewu ciernistego, obmyłeś krwią swoją i niesiesz w swych ramionach do Ojca Niebieskiego. O mój Jezu, pozwól mi spłonąć w miłości Twojej. To tu, w ogrodzie oliwnym, dajesz mi swoją miłość, która jest ponad wszelką miłość. Jezu mój, błagam, uzdolnij mnie do jej przyjęcia w całej jej pełni i hojności. Pragnę rozpalić się nią jak krzew ognisty. Pragnę podpalić ją wszystkie serca ludzkie, aby poznały, przyjęły, uwierzyły i umiłowały Cię nad życie. Ty jesteś miłością. Przemieniaj więc i mnie w miłość, aby Ojciec Niebieski ujrzał we mnie podobieństwo do Ciebie i przyjął tak, jak marnotrawnego syna. Jezu, widzę, że uczniowie Twoi w ogrodzie oliwnym przespali. Przespali tylko jedną godzinę czuwania. Ja przespałam prawie całe swoje życie, ale za to teraz pragnę cała spłonąć w ogniu Twej miłości. Panie mój, przelewaj swą miłość w moje małe serce. Ty znasz jego pojemność i Ty możesz uczynić tę pojemność nieskończoną pojemnością. Wszystko, co mi dajesz, jest Twoje. Pozwól mi tylko trwać w miłości Twojej u Twych stóp. Otwórzmy teraz wszyscy w ciszy ogrodu oliwnego nasze serca przed Panem i powiedzmy Mu to, co w nich jest najbardziej ukryte, najbardziej trudne i bolesne. Trwajmy na tej modlitwie serca przez 5 minut, a po tej modlitwie w ciszy podejmijmy na nowo wspólne rozważanie i wspólną modlitwę.
Panie Jezu, jeszcze raz pragnę sercem usłyszeć to, co mówiłeś do mnie przez słowa wypowiadane do swej umiłowanej córki, siostry Józefy Menendez, o swojej męce w ogrodzie oliwnym. Pozwól, abym mogła to przekazać tym, którzy teraz czuwają przy Tobie wraz ze mną. Nie lękaj się. Potęga szatana nie dorównuje mojej. Lubię, kiedy mnie wzywasz. Każde pragnienie Twego serca staje się dla mnie pociechą, bo jest ono jakby komunią świętą za tyle dusz, które mnie nie przyjmują. Upokórz się, pocałuj ziemię, a dusza Twoja niech się napełni uczuciami smutku i goryczy, którymi była wypełniona moja dusza. Najpierw nauczałem tłumy, uzdrawiałem chorych, przywracałem wzrok ociemniałym, a życie zmarłym. Żyłem 3 lata wśród moich apostołów, aby przekazać im swoją naukę. Potem, umywając im nogi i stając się ich pożywieniem, swoim przykładem nauczyłem ich, jak mają się miłować, wzajemnie się wspierać i świadczyć sobie miłosierdzie. Nadeszła godzina, w której Syn Boży, stawszy się człowiekiem jako odkupiciel rodzaju ludzkiego, miał wylać swą krew i oddać swe życie za świat. Wtedy to zacząłem od modlitwy, aby się oddać woli mego Ojca. Dusze moje umiłowane, uczcie się od swego wzoru, że najkonieczniejszą rzeczą, mimo wszelkich buntów natury, jest poddać się i najwyższym aktem woli wydać się z pokorą na spełnienie woli Bożej, niezależnie od okoliczności. Uczcie się także od Niego, że modlitwa powinna poprzedzać i ożywiać każdą ważniejszą czynność. W niej bowiem dusza czerpie swą siłę w ciężkich chwilach. Tu Bóg się jej udziela, daje jej rady i natchnienia, choćby nawet tego nie czuła. Usunąłem się do ogrodu Getsemani, to znaczy na miejsce samotne. Niech więc dusza szuka Boga z dala od wszystkiego, w głębi siebie samej. Aby go znaleźć, niech nakaże milczenie wszystkim odruchom natury, które tak często przeciwstawiają się łasce. Niech uciszy usprawiedliwianie miłości własnej i nadwrażliwość własną, które wciąż usiłują zagłuszyć natchnienia łaski i przeszkadzają jej w spotkaniu z Bogiem. Uwielbiajcie wszelkie Jego zamiary, jakie ma w stosunku do Was, a cała Wasza istota niech się uniża, jak przystało stworzeniu w obecności Stworzyciela. W ten sposób ofiarowałem się, aby dokonać dzieła odkupienia świata. Równocześnie zaś odczułem ciężar wszystkich katuszy męki, oszczerstwa i obelgi, chłostę i koronę cierniową, pragnienie, krzyż. Wszystko to cisnęło się przed moje oczy wraz z mnogością grzechów, zniewag i zbrodni, które będą popełnione w ciągu przyszłych wieków. I nie tylko widziałem je,
ale zostałem w nie przyobleczony. Przyodziany bez miary tej ohydy musiałem stanąć przed obliczem mego Najświętszego Ojca, aby błagać o miłosierdzie. Wtedy poczułem na sobie ciężar gniewu obrażonego Boga. Wówczas ja, Jego Syn, ofiarowałem się jako zakładnik, aby Go przejednać i ułagodzić Jego sprawiedliwość. Pod ciężarem tylu zbrodni moją ludzką naturę ogarnęła taka trwoga i śmiertelne konanie, że całe moje ciało pokryło się krwawym potem. O grzesznicy, którzy mi sprawiacie takie cierpienia, czy ta krew przyniesie wam zbawienie i życie? Czy nie będzie dla was przelana na próżno? Jak wyrazić moją boleść na myśl, że ten pot, ta trwoga, konanie i ta krew będą nadaremne dla tylu, tylu dusz? Pocieszaj moje serce. Jutro będzie droga krzyżowa. Pozwól, aby moja krew zrosiła Cię i umocniła w Twej małości. Wypoczywam w Twej małości, ale znajduję także pociechę i ulgę wśród moich oblubienic, chociaż one nie zdają sobie z tego sprawy. Powierzam im dusze, które się zbawiają i wracają do mnie przy ich pomocy. To nie Twoje zasługi, ale miłość do dusz przyciągają mnie do Ciebie. Oto jestem. Przychodzę Ci odsłonić uczucia mego serca i wypocząć wśród Was. O, jakąż radość sprawiają mi dusze, które umieją mnie przyjąć z radością w sercu. Nieraz bowiem nawiedzam je, przynosząc im pociechę, to znów szukam w nich pociechy dla siebie. One jednak nie zawsze mnie poznają, zwłaszcza wtedy, kiedy muszą cierpieć. Zbliż się do mnie, a kiedy ujrzysz, że zalewa mnie morze smutku, pójdź ze mną do trzech uczniów, których pozostawiłem w pewnej odległości od siebie. Wybrałem ich, aby doznać ulgi, dając im udział w mojej modlitwie i smutku. Jak wyrazić to, czego doznało moje serce, kiedy znalazłem ich pogrążonych we śnie? Jakaż przykrość dla tego, który kocha, gdy zostaje osamotniony i nie może się zwierzyć swym bliskim. Ileż razy serce moje doznaje tego samego bólu, ileż razy szuka ulgi u swych wybranych i znajduje ich śpiących. Na próżno staram się ich obudzić, skłonić do wyjścia z siebie, ze sfery osobistych zainteresowań. Odwieść od trzech i próżnych rozmów. Bardzo często odpowiadają mi, jeśli nie słowami, to swym postępowaniem. Nie mogę teraz. Mam duże zajęcia. Jestem zbyt zmęczony. Potrzebuję spokoju. Wtedy, nalegając łagodnie, mówię do takiej duszy. Chodź na chwilę, chodź pomodlić się ze mną. Właśnie teraz Cię potrzebuję. Nie lękaj się porzucić dla mnie spoczynku. Ja będę Twoją nagrodą. I otrzymuję tę samą odpowiedź.
Biedna, śpiąca dusza, która nie może czuwać ze mną nawet jednej godziny. Uczcie się tu jeszcze, drogie dusze, że nie warto szukać ulgi w stworzeniach. Bardzo często staną się one dla was tylko źródłem rozgoryczenia, ponieważ pozostają uśpione i nie odpowiadają ani na wasze oczekiwania, ani na waszą miłość. Powróciwszy do modlitwy, upadłem znowu na twarz. Uwielbiałem mego Ojca i błagałem Go o pomoc. Nie mówiłem do Niego: mój Boże, ale mój Ojcze. Kiedy serce wasze cierpi więcej, wtedy także powinniście Boga nazywać swoim Ojcem. Błagajcie Go o pomoc, przedstawiajcie Mu swe cierpienia, obawy, pragnienia i przez wasze bolesne wołanie przypominajcie Mu, że jesteście Jego dziećmi. Powiedzcie Mu, że wasze ciało jest wyczerpane, że wasze serce jest śmiertelnie ściśnięte, a wasza dusza zdaje się doświadczać, co to jest krwawy pot. Proście Go z dziecięcą ufnością i oczekujcie wszystkiego od tego, który jest waszym Ojcem. On sam przyniesie wam ulgę i udzieli koniecznej siły do zniesienia zmartwień i cierpień, czy osobistych, czy też dusz wam powierzonych. Moja dusza smutna i opuszczona miała doznać jeszcze gorszej udręki, bo pod ciężarem ludzkich nieprawości widziałem jedynie zniewagi i niewdzięczność w zamian za tyle cierpienia i tyle miłości. Krew, która płynęła ze wszystkich porów, a wkrótce miała tryskać ze wszystkich ran, okaże się daremna dla tylu dusz. Liczne dusze się potępią, wiele innych mnie obrazi, a całe ich mnóstwo w ogóle mnie nawet nie pozna. Miałem przelać tę krew za wszystkie dusze. Zasługi moje miały się stać własnością każdej duszy. O krwi boska, o zasługi nieskończone, daremne jesteście dla tylu, tylu dusz. Tak, za wszystkie dusze miałem wylać swą krew i wszystkie miały być kochane tą wielką miłością. Jak ta miłość do nich mogła być bardziej delikatna, bardziej czuła i gorąca? Od tylu dusz wybranych mogłem oczekiwać więcej pociechy i miłości, więcej wspaniałomyślności i zaparcia się siebie, jednym słowem serdeczniejszej odpowiedzi na moją dobroć. Niestety, ujrzałem w jednej chwili, jak wiele z nich odwróci się ode mnie. Jedne z nich zamkną uszy na mój głos. Inne go wprawdzie posłyszą, ale nie pójdą za nim. Jeszcze inne odpowiedzą przez jakiś czas nawet pewną wspaniałą myślnością na wezwanie mego serca, ale potem zasną powoli i nadejdzie dzień, w którym powiedzą mi swymi czynami: dosyć się napracowałam, byłam wierna swym najdrobniejszym zobowiązaniom, opanowałam swoją naturę, żyłam w zaparciu się siebie.
Obecnie potrzebuję więcej swobody. Nie jestem już dzieckiem. Nie potrzeba mi już tylu wyrzeczeń i takiej czujności. Mogę zwolnić się od tego, co mnie krępuje. I tak dalej. Biedna duszo, zaczynasz w ten sposób popadać w sen. Wkrótce wrócę, ale ty, śpiąc, już mnie nie usłyszysz. Zaofiaruję ci moją łaskę, ale ty jej nie przyjmiesz. Czy będziesz miała siłę, aby się kiedyś obudzić? Czy nie należy się raczej obawiać, że długo pozbawiona pożywienia osłabniesz i nie wyjdziesz już więcej ze swego letargu? Dusze moje umiłowane, wiedzcie, że wielu zaskoczyła śmierć wśród głębokiego snu. Gdzie i jak się obudzili? Wszystko to uobecniło się przed moimi oczami i sercem. Co robić? Cofnąć się? Czy prosić Ojca, aby mnie wyzwolił z tej udręki? Czy przedstawić Mu bezużyteczność mojej ofiary dla tylu dusz? Nie. Poddałem się znowu Jego przynajświętszej woli i przyjąłem ten kielich, aby go wychylić do dna. Uczyniłem to, abyście nauczeni tym przykładem nie cofali się przed żadnym cierpieniem. Nie myślcie, że ono jest daremne, nawet jeśli nie widzicie jego owoców. Poddajcie swój sąd Bogu i pozwólcie Jego woli działać i dokonywać się w was. Ja nie chciałem się cofać ani uciekać. I choć wiedziałem, że tu, w tym ogrodzie pojmą mnie moi nieprzyjaciele, pozostałem w nim. Bądź w pogotowiu, bym mógł cię znaleźć czujną, kiedy cię będę potrzebował. Ucałuj moje stopy i zostań w pokoju. Jestem zawsze z tobą, nawet kiedy mnie nie widzisz. Wzmocniony przez wysłańca mego ojca, ujrzałem nagle, że zjawia się Judasz, jeden z moich 12 apostołów, a za nim ci, którzy mieli mnie pojmać. Szli z kijami, kamieniami, łańcuchami i sznurami, aby mnie pochwycić i związać. Wstałem i zbliżając się rzekłem: kogo szukacie? Wtedy Judasz położył mi ręce na ramionach i uściskał mnie. Ach, Judaszu, co czynisz? Co ma oznaczać ten pocałunek? Do iluż dusz mogę również powiedzieć: co czynisz? Dlaczego mnie zdradzasz pocałunkiem? Duszo umiłowana, przed chwilą mnie przyjęłaś i raz po raz zapewniałaś mnie o swej miłości. Zaledwie jednak odeszłaś, już wydajesz mnie wrogą. Wiesz, że na tym zebraniu, które cię tak pociąga, prowadzi się raniące mnie rozmowy, a ty, która przyjęłaś mnie dziś rano i która prawdopodobnie przyjmiesz mnie jutro, tam właśnie tracisz drogocenny blask mej łaski. Dlaczego prowadzisz tę sprawę, która kala ci ręce? Powiem do innej. Czyż nie widzisz, że w niegodziwy sposób zdobywasz ten zysk, to stanowisko, te wygody?
Przyjmujesz i obejmujesz mnie jak Judasz, by za parę chwil, za parę godzin dać mym wrogom znak, po którym mnie poznają i pojmają. Zwrócę się także do Ciebie, duszo chrześcijańska, która mnie zdradzasz przez tę niebezpieczną przyjaźń. Nie tylko wiążesz i kamienujesz mnie sama, ale przez Ciebie zdradza mnie również inna dusza. Dlaczego mnie wydajesz w ten sposób Ty, która mnie znasz i która się chełpisz nieraz ze swej pobożności i miłości? Niewątpliwie mogłabyś osiągnąć za nią wielką zasługę, lecz czymże to jest w istocie, jeśli nie zasłoną pokrywającą Twą niegodziwość? Przyjacielu, po coś przyszedł? Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Bożego, Mistrza swego i Pana, tego, który Cię miłuje i który gotów jest Ci jeszcze przebaczyć. Ty, jeden z moich 12, jeden z tych, którzy zasiedli ze mną przy stole i którym umyłem nogi. Ileż razy mogę i muszę mówić w ten sposób do dusz bardzo umiłowanych przez moje serce. Duszo ukochana, dlaczego dajesz się ponosić tej namiętności? Dlaczego pozostawiasz jej taką swobodę? Pozbyć się jej nie zawsze jest w Twojej mocy, ale ja wymagam jedynie tego, byś walczyła i opierała się. Czymże jest chwilowa przyjemność, jeśli nie 30 srebrnikami, za które wydał mnie Judasz i które posłużyły na jego zgubę? Ileż dusz sprzedało już mnie, a ile sprzeda mnie jeszcze za nędzną cenę przelotnej przyjemności? Ach, biedne dusze, kogo szukacie, czy mnie? Tego Jezusa, którego znałyście i miłowałyście? Pozwólcie, że powiem wam te słowa. Czuwajcie i módlcie się. Tak, pracujcie nieustannie, aby wasze wady i złe skłonności nie przeszły w stan nałogu. Co rok, a często nawet w każdej porze roku trzeba kosić trawę, trzeba uprawiać ziemię, aby ją użyźnić i ciągle usuwać z niej chwasty. Podobnie i dusza powinna czuwać i niezmordowanie prostować fałszywy kierunek swoich skłonności. Nie zawsze tak bywa, że tylko ciężki grzech wiedzie na najgorsze drogi. Czasem punktem wyjścia dla największych upadków jest drobna rzecz, mała rozrywka, chwila słabości, przyzwolenie może nieszkodliwe, lecz świadczące o braku umartwienia, przyjemność dozwolona sama w sobie, która jednak nie przystoi. Wszystko to wzrasta i mnoży się, zaślepia powoli duszę tak, że łaska ma coraz mniejszy wpływ, a namiętność wzrasta i w końcu zwycięża. Ach, jakże to smutne dla serca Bożego, którego miłość jest nieskończona, kiedy widzi, jak tyle dusz na oślep zbliża się do przepaści. Pamiętaj, że to nie Twe zasługi, ale Twoja nędza i moja litość dla Ciebie pociągają moje serce. Weź mój krzyż i nie lękaj się. Nigdy nie będzie on ponad Twe siły. Zmierzyłem go bowiem
i odważyłem na wadze miłości. Ach, czy ty wiesz, jak bardzo cię miłuję i jak bardzo kocham duszę? Dla nich posługuję się tobą. Choć bowiem jesteś mała i niewiele warta, wykorzystuję twą małość, utrzymując cię w łączności z moimi zasługami i z moim sercem. Pozostań z krzyżem i cierp dla dusz, dla mojej miłości. Pocałuj ziemię i upokórz się. Powiedziałem ci już, jak dusze, które mnie ciężko obrażają, wydają mnie nieprzyjaciołom na śmierć, a raczej one same stają się mymi nieprzyjaciółmi, posługując się swym grzechem jako bronią. Nie chodzi tu jedynie o wielkie upadki. Są też dusze, a nawet dusze wybrane, które mnie zdradzają przez swe codzienne upadki, przez niezwalczanie swych złych skłonności, przez ustępstwa na rzecz nieuporządkowanej natury, przez uchybienia wobec miłości, wobec posłuszeństwa, milczenia itd. Jeśli więc moje serce cierpi na skutek grzechów i niewdzięczności świata, to o ileż bardziej odczuwa zniewagi, które pochodzą od dusz bardzo umiłowanych. Pocałunek Judasza dotknął mnie tak boleśnie dlatego, że był on jednym z moich 12 i że od niego, jak od innych, oczekiwałem więcej miłości, pociechy, delikatności. O dusze, które wybrałem jako miejsce mego wypoczynku i ogród mej rozkoszy, od was oczekuję dużo więcej miłości, serdeczności i delikatności niż od innych, które nie są tak ściśle ze mną zjednoczone. Wy macie być balsamem gojącym moje rany. Macie ocierać moje oblicze skalane i zniekształcone. Macie mi pomóc w oświeceniu tylu zaślepionych dusz, które w ciemnościach nocy chwytają mnie i wiążą, aby mnie poprowadzić na śmierć. Nie zostawiajcie mnie samego. Przebudźcie się i przyjdźcie modlić się razem ze mną, bo oto moi nieprzyjaciele zbliżają się. Kiedy żołnierze zbliżyli się, aby mnie pojmać, powiedziałem im: oto jestem. Słowa te powtarzam także do duszy, która zbliża się do niebezpieczeństwa i pokusy. Oto jestem, tak. To ja jestem. Chcesz mnie zdradzić i wydać? Lecz zapomnijmy o tym. Chodź. Jestem twym ojcem. Jeśli chcesz, masz jeszcze czas. Ja ci przebaczę. Ja zwiążę cię więzami mojej miłości, byś mnie już nie wiązała swymi grzechami. Przyjdź. Jam jest ten, który cię miłuje. Ten, który wylał wszystką krew za ciebie. Współczuję twej słabości i z czułością czekam, aby cię wziąć w swoje ramiona. Przyjdź, duszo oblubienicy mej, duszo mego kapłana. Jestem miłosierdziem nieskończonym. Nie lękaj się, nie będę cię karał, nie odepchnę cię. Otworzę ci serce i jeszcze czulej będę cię kochać. Obmyję twe plamy w krwi moich ran. Odzyskasz swą piękność i staniesz się podziwem dla nieba, a serce moje spocznie w tobie. O, co za smutek, gdy po takim wezwaniu dusze zaślepione i niewdzięczne
wiążą mnie i prowadzą na śmierć. Kiedy Judasz dał mi zdradziecki pocałunek, wyszedł z ogrodu i zrozumiawszy ogrom swojej zbrodni, popadł w rozpacz. Któż zmierzy moją boleść, jakiej doznałem, kiedy ujrzałem mego apostoła idącego na wieczną zgubę? Nadeszła tymczasem godzina, kiedy dając żołnierzom wszelką swobodę, oddałem się im z uległością baranka. Zaciągnęli mnie natychmiast do domu Kajfasza, gdzie zostałem przyjęty z szyderstwami i obelgami i gdzie jeden z pachołków wymierzył mi pierwszy policzek. Pierwszy policzek. Uprzytomnij to sobie dobrze. To cierpienie nie było boleśniejsze od biczowania, nie, bez wątpienia. Ale w tym pierwszym policzku ujrzałem pierwszy ciężki grzech dusz trwających w stanie łaski aż do chwili popełnienia go. A po pierwszym tyle innych. Ileż dusz wciągniętych przez przykład w to samo niebezpieczeństwo, a może nawet doprowadzonych do tego samego nieszczęścia, do śmierci w stanie ciężkiego grzechu. Spędź ten dzień na wynagrodzeniu i modlitwie, aby wiele dusz mogło zrozumieć, dokąd wiedzie je droga, którą podążają. Wrócę, a wtedy będziesz mogła mnie prosić, o co zechcesz. Módlmy się za dusze, które teraz skonają i dziś jeszcze umrzeć mają. Módlmy się koronką do miłosierdzia Bożego albo tajemnicą pierwszą różańca świętego, agonia Pana Jezusa w Ogrójcu. Prośmy, aby Jezus ratował te dusze, które są teraz w tej chwili najbardziej zagrożone. I proszę, wytrwajmy z Jezusem w tej godzinie świętej do północy. Każdy może modlić się teraz własnym sercem, własnym trwaniem przy Jezusie. O mój Jezu, miłosierdzia. O mój Jezu, miłosierdzia. O mój Jezu, miłosierdzia.